Minut i od autu zaczęli Widzewiacy od rzutu wolnego. Teraz urywa się obrońcom grający z dziesiątką Rafał Serwaciński. Serwaciński na pole karne. Tu jest Emil Wrażeń. Wrażeń opanowuje piłkę. Wrażeń zostawia piłkę swojemu koledze zespołu. Gol! Gol dla Widzewa. 2-1. Strzelcem Damian Antosik. No nie szło w tej połowie Widzewowi, ale teraz w 91. minucie kapitan zespołu Damian Antosik zdobywa bramkę dla Widzewa, 2-1 dla gości.